Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Bartek Napieraj. Kiedyś smakipiwa.pl. Nie, jeszcze tam jesteś, tak? Jestem właścicielem. Głównodowodzący. Tak, teraz już mniej piszę, więcej tam odcina kupony od działalności. No i ale browar oczywiście. Główna osoba zajmująca się marketingiem i sprzedażą. Tak? PR-em, tak. No, marketing PR 1, tak. I prawda, jedziemy sobie na piwny Block Day do Poznania pociągiem. Jesteśmy na stacji Leszno. I tutaj Bartek przyniósł parę piw. Między innymi takie piwo, które nie ma etykiety, ale nie jest to piwo domowe. Jest to piwo z browaru Nogne. Zaraz wam pokażę, że jest kapsel. I jakie to jest piwo? To jest Pale Ale, Single Hop, słoweński Cascade, chmielony mokrą szyszką w ilości 400 kg na 40 hektolitrów, bo takie jest wybicie browaru Nogne. Zaraz się okaże, czy ktoś tam na mnie wejdzie do przedziału i się skończy nagrywanie. Poczekajmy, ale dobra. To co, otwieramy. Niestety mamy tak nieszczęśliwie, że... Może nalej, a ja pokażę kapsel do... Widzicie? Nogne. Original. 61. Dużo ludzi wsiada, także nie wiem jak to będzie. Tak wygląda piwo. A może raczej tak. Widzicie? No, nie bardzo widać, no trudno. Chyba pani tu do nas wchodzi. No rzeczywiście jest chmielowe. Wytrawne, z wyraźną goryczką i lekką taką czekoladą i z taką lekką... takim czymś nietypowym. Jakąś taką słodkim takim, nie wiem, gumą balonową jakąś. No, zaskakujący. I powiem ci, że karton. Nie wiem, czy czujesz. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ono już troszkę przybyło kilometrów, czy być może kwestia tego, że już nie jest najświeższe, ale wydaje mi się, że jak je tydzień temu piłem, było troszkę lepsze. Być może to na fali uniesienia w związku z degustowaniem Nogne, bo i tak bywa, ale nie odstajemy tak bardzo. Nie, zdecydowanie nie. Te browary piwnej rewolucji to są wszystko młode browary, tak jak nasze i naprawdę ja nie widzę powodów, żebyśmy nie mieli być konkurencyjni do nich. To jest akurat w sumie fajne. To jest jedna wielka rzemieślnicza rodzina. Dobra, tutaj przerwiemy i za chwilę może jeszcze się pojawimy. Niestety mamy problem z oświetleniem, dlatego że kręcimy na tle okna, no i to jest niestety zawsze lipa. Jeszcze raz pokażę tam. Widzicie barwę? Dosyć ciemne jak na Pale Ale. Bardziej bym powiedział, że już Red Ale.